moja bohaterka przechodzi ogromną przemianę. To są flesze. Jest pokazana na początku jako taka zamknięta w pozłacanej klatce takiego pozornego szczęścia domowego. I zaczyna się zmieniać. Paradoksalnie ta tragedia, wypadek brata jej męża, jakby uświadamia jej, jak wyglądało jej dotychczasowe życie. Kamera. Może. 34x324. Szła. Trójklacz. Jest taka scena w kuchni ich pierwszej kłótni. Wydaje mi się, że tak sobie założyliśmy, że to na pewno, to chyba jest pierwsza kłótnia w ich życiu. Zwariowałaś? Co to ma znaczyć? Bawimy się. A Wojek też się bawi? Nie. Umawialiśmy się, że przystosujemy gabinet dla dzieci, a nie, że rozwalisz cały dom! Nie krzycz. Viola się buntuje. Po raz pierwszy sprzeciwia się Alfredowi, krzyczy na niego. Nie jest to jakiś spektakularny krzyk, nie jest to jakaś wielka awantura, nie rzucają siebie talerzami, ale jak na takie małżeństwo, jak na tę relację, to jest to coś naprawdę wielkiego. Alfred jest zszokowany, ponieważ nie znał takiej Violi. Widzimy, że ona po raz pierwszy potrafi wyrazić siebie, potrafi powiedzieć, że nie podoba jej się to, że Alfred myśli tylko o sobie. A właściwie nie podoba jej się to, że ona też cały czas myślała tylko o nim. To jest pierwszy moment takiego przełomu w ich małżeństwie. Pracowałam znowu z ukochaną ekipą, no i że znowu spotkałam się z Gregiem, znowu spotkałam się z Robertem. Już po raz trzeci zagrałam jego żonę, więc to już mamy obcykane, tylko trzeba za każdym razem na nowo odnaleźć się w nowych konstelacjach, natomiast małżeństwem jesteśmy już po raz trzeci. Więc to było i ułatwienie, i utrudnienie.